Konkurs Mocni w Internecie pod patronatem telewizji TOJA zorganizowało Gimnazjum nr 28. Uczestniczyli w nim uczniowie łódzkich szkół, dla których internet jest pasją. Staramy się, żeby dzieci wykazały się umiejętnościami poszukiwania w internecie. Teoretycznie szukać w internecie każdy potrafi, natomiast jak to jest tak w praktyce, w rzeczywistości, to się dopiero dzisiaj okazuje. Nie do końca wszyscy są tacy mocni, jak im się wydaje. Konkursowicze dużo trenują. Michał spędza w internecie nawet 9 godzin dziennie. Dużo rozrywki, no i edukacja. No właśnie pomóc w lekcjach. No i... A masz jeszcze czas na lekcje, siedząc tyle? No tak, mam czas ogólnie. Głównym zadaniem było wyszukanie takich informacji w internecie, jak na przykład wysokość wieży Eiffla. Na zwycięzcę czekał skaner i inne atrakcyjne nagrody niespodzianki.